Ojejku, jak to się stało? Jak to się stało, że już zaczęliśmy szkołę? Jest wrzesień. Hej kochani, witajcie! Dzisiaj nagrywam dla was weekly vloga. Tak, dodatkowo się jeszcze maluję i muszę sobie wziąć lusterko, bo to będzie jakaś masakra. Wróciliśmy do szkoły, jest to szkolny weekly vlog, pierwszy tydzień w trzeciej klasie liceum, więc let's go! Bardzo się cieszę. I dzisiaj zaczynam dla was nagrywać w poniedziałek, dlatego że w piątek był mój niby taki pierwszy dzień w szkole, ale nie było jeszcze lekcji, ponieważ mieliśmy taki wiec organizacyjny i tam były poruszane różne kwestie szkolne. I dopiero dzisiaj od poniedziałku zaczynamy i jest to pierwszy dzień, kiedy idę na taką wczesną godzinę, dlatego że w piątek byłam na godzinę 10:00 i to wiecie, była jeszcze taka godzina bardziej wakacyjna. Nie miałam jakoś problemu ze wstaniem, a dzisiaj miałam budzik na 7:00 i byłam like dead. Ja po prostu leżałam na tym łóżku i wiedziałam co robić, czy to jest sen, że mam wstawać, czy to jest prawda. Ale wiecie co, ja mam wrażenie, że to są jakieś takie wahania nastroju, bo ja z jednej strony mam tak, że czasami te poranki tak nawet mi się podobają, że wiecie, tak rano sobie wstaję, że wszystko mam zorganizowane, że robię sobie śniadanie, że świeci ładnie słońce, chociaż najgorsze jest to, i to jest bardzo demotywujące i depresyjne, że do mojego pokoju prawie w ogóle nie dociera słońce, jak jest wschód. A na przykład moja siostra ma tak pokój, że jest pięknie, jest naprawdę jasno, a u mnie jak widzicie jest tak jak... jest ciemno. Jest to zdecydowanie największy minus mojego pokoju, no ale... Dzisiaj na pierwszy dzień stwierdziłam, że troszkę się pomaluję, żebym wyglądała jak człowiek, żebym się lepiej też czuła. W inne dni będę się też starała chodzić, wiecie, bez makijażu, żeby moja skóra sobie ładnie oddychała. I naprawdę czasami te poranki aż mi się tak podobają i staram się jak najbardziej być taka optymistyczna, a z drugiej strony czasami wstaję i mam takie, co? Dlaczego ja mam w ogóle wstawać? Ja chcę spać. Także to bardzo dużo zależy od nastroju, od humoru, no i zobaczymy. I ja w wakacje naprawdę piłam prawie codziennie kawę, więc jestem ciekawa, jak to będzie w kwestii szkoły. Czy ja będę musiała pić podwójną porcję rano i później jeszcze brać do szkoły? Bo kawa to jest moja miłość, więc może też uzależnienie? Chociaż chyba wolę być uzależniona od kawy niż od energetyków. No nie wiem. Przez ostatnie miesiące piłam cały czas mrożoną kawę, ale mam wrażenie, że z wrześniem przyszła taka jesienna aura i teraz już tylko na ciepło. Jako iż jest pierwszy dzień, to mam jeszcze motywację do robienia lunchboxów. W ogóle w mojej wyróżnionej relacji jest mnóstwo inspiracji, jeśli chodzi o lunchboxy z zeszłego roku. No i chcę do tego powrócić właśnie w tym. I zrobiłam sobie wczoraj pudding chia. No i teraz dołożyłam jeszcze owoce. No i jogurt z takim musem z mango. Ej, to wygląda trochę jak w amerykańskiej szkole. No tak. Ej, taki trochę bajtaje. Nie in America. Wychodzenie w poniedziałki przed godziną 13 ze szkoły. To jest najlepsze chyba, co mi się przytrafiło. Jak tutaj jestem, to mam wrażenie, że jest poranek, bo dopiero wszystko się rozbudza, jest tak mało osób. W inne dni już nie jest tak kolorowo, więc doceniam to, że chociaż taki jeden dzień jest. Świętujemy pierwszy dzień oficjalnego pójścia do szkoły. Oczywiście Instagramy. Ja mam przepyszną pizzę z buratą.
Przyjechałam niedawno do domu, odświeżyłam trochę makijaż, zaraz jeszcze będę sobie poprawiała włosy, dlatego że dzisiaj wieczorem mam kolejny event w Warszawie. Ostatnio jakoś tak się skumulowało. Jak oglądaliście poprzedniego vloga, to też wiecie, że jechałam z Julką właśnie na event. Dzisiaj także jest, pojutrze także, a że nie mogę zostać na dłużej w Warszawie, to będziemy po prostu tak jeździć. Jeśli chodzi o lekcje, to dzisiaj było naprawdę spoko. Niewielu nauczycieli mi się pozmieniało, ale właśnie między innymi dzisiaj poznałam pana od fizyki. Kadra w mojej szkole jest taka dość mocno wyszukana, że tak powiem, dlatego że większość nauczycieli właśnie w mojej szkole są to raczej młode osoby, które albo są po studiach. Wydaje mi się, że większość jednak są to osoby, które mają z nami taki właśnie partnerski kontakt, czyli możemy z nimi rozmawiać na różne tematy. Ja już widzę, jak ja 90% czasu w szkole będę wyglądała jak menel. I czy oni są na to gotowi? Zrobiło się już w ogóle tak zimne poranki, że jak się wstaję, to jest mi tak lodowato. Ja po prostu nienawidzę tego, tej różnicy takiej temperatur, gdzie leży sobie się pod kołderką, jest super. I nagle się wstaje i jest zimno. Wczoraj wróciłam do domu jakoś o 22, coś takiego. No i jeszcze szybko się spakowałam do szkoły. No i dzisiaj o 7:10 budzi. I dzisiaj moja wersja OG, czyli w okularach. Nie chciało mi się już wyciągać soczewek. I dzisiaj jest ten jeden z poranków, kiedy zarzuciłam na siebie bluzę, dresy i najchętniej poszłabym jeszcze spać. Ja mam tak, że mimo tego, że czasami mi się nie chce, to z tyłu głowy mam też taki drugi głos, że dawaj, będzie fajnie, będzie dobrze, dasz radę, więc... Idę jeść śniadanie i zabieram się do szkoły. W tym tygodniu serio mam jeszcze siłę na robienie lunchboxu. Kolejnym będzie już miała mama. nie wiem. Tutaj pomidorki z naszego tarasu, które mama wyhodowała. I chrupiąca bagietka. Ona wygląda jakby nie była chrupiąca, ale jest tak chrupiąca. Uwielbiam chrupiące pieczywo, Jula. Tak, ona taka chrupiąca. No dobra, tak. Lubię w ogóle robić ludziom prezenty i czasami na przykład daję komuś jakieś rzeczy i mam coś takiego dla Igi, dlatego że od razu jak to dostałam, to stwierdziłam, nie no, Iga mi przyszła na myśl, bo ona miała w tamtym roku takie popit i właśnie to jest piórnik popit. W środku też jest wypełniony takimi pewnymi rzeczami. No ale co, będzie pstrykała, mam nadzieję, że jej się spodoba. Aha, no to najpierw w ogóle... Ale odwór w środku. Co to jest za prezent? Ja... Pomocy! Jest godzina 16:38. Ja już jakiś czas temu przyjechałam do domu. Ale żeby wiecie, nie było tak, że przyjechałam i sobie siedzę, to miałam od razu po powrocie spotkanie. Jeszcze nawet nie zjadłam obiadu, spotkanie z klientem, dlatego że też w ogóle w tym vlogu możecie troszeczkę widzieć od kulis albo zobaczyć trochę jak łączę szkołę, nagrywanie, moją pracę, YouTube, bo jednak nie ukrywając, to też zajmuje mi dość sporo czasu i jednak mimo tego, że jedni mogą to uznać, że to jest pasja, to jednak wiąże się z bardzo dużą ilością obowiązków, zobowiązań, że tak powiem. No i na przykład przed chwilką odpaliłam Teamsa, taki vibe, po prostu mi to daje lekcji online, ale właśnie na Teamsie mieliśmy spotkanie, godzinkę rozmawiałam, jeśli chodzi o moją
kampanię, która będzie się pojawiała właśnie na mediach społecznościowych. Więc mimo chodzenia do szkoły też bardzo dużą część mojej codzienności, mojej rutyny właśnie zajmuje to wszystko, co robię tutaj dla was w internecie. Najczęściej wszystko, co tutaj wam pokazuję w mediach społecznościowych, to jest już jakby efekt końcowy tej całej pracy i nie widać tego wszystkiego, tych wszystkich przygotowań. Kurier, tak? Dobrze, to jeśli nie płatne, to przyjechał kurier, przyszła do mnie jakaś paczka PR-owa, Douglas, one to free, ale fajnie, ale ładnie pachnie. Dobra, zaraz otworzę. Także kończąc, ja naprawdę jestem wdzięczna za to wszystko i doceniam bardzo za to, jakie też mam możliwości na różnych płaszczyznach, ale czasami może nie, że jest mi przykro, co tak mam taką wewnętrzną trochę frustrację, jak ktoś zarzuca albo ujmuje innym osobom, że jego praca jest na przykład mniej angażująca, albo że taka praca to nie praca, a ja na przykład jako młoda osoba mogę powiedzieć, że bardzo wielu rzeczy nie widać, z którymi mam po prostu styczność. Lecę jeść, bo już jestem tak głodna. I zapomniałam jeszcze prawie, dzisiaj mam paznokcie na 17:30, więc na speedzie muszę wszystko zrobić i jadę, bo już po 4 tygodniach ten odrost. Muszę zrobić takie krótkie jakieś paznokcie, bo takie dłuższe już po prostu mi nie służą. Wyszłam z paznokci, bo pierwsze jest zimno, a jestem w samej buzie, a po drugie już się pewnie zrobiło ciemno. Chyba jeszcze nie jestem gotowa na jesień. Jest środa, ja wstałam. Dzisiaj mam na 7:40. Ja chyba nie jestem na to gotowa, ale pomijmy ten fakt. Jeszcze mam 2 godziny włosu rozszerzonego rano, więc tak. Ja siedzę sobie tutaj w ogóle u dołu w szlafroku, dlatego że jest tak zimno rano. Nie mówiłam wam tego, ale wczoraj na matematyce miałam diagnozę, ale u mnie w szkole jest troszeczkę inne podejście też nauczycieli do takich spraw, dlatego że oni to robią tylko po to, żebyśmy sami my zobaczyli, na jakim etapie jesteśmy i też żebyśmy zdali sobie sprawę, gdzie tam są jakieś braki. I czy to z języka polskiego, czy z matematyki, w żadnym stopniu to nie jest takie, wiecie, że piszcie, ja zaraz wam to ocenię, macie się bać i takie rzeczy. I za to jestem najbardziej wdzięczna, chyba w tej mojej takiej edukacji licealnej, że jednak poszłam do szkoły, gdzie ten system nauczania jest nieco inny. I ja sama mam świadomość tego, w czym jest problem, gdzie muszę popracować. Nikt nie musi, wiecie, stać nade mną z taką kosą i wiecie, mnie jakoś karać, oceniać. Chyba do tego się też tak dojrzewa. Ja jestem w 3. klasie liceum i jeśli mam problem z matematyką w jakimś dziale, ja o tym wiem i ja nie muszę, wiecie, dostawać 1 czy 2, żeby sobie to uświadomić. Ja sama robię wszystko w kierunku tego, żeby jak najbardziej to wszystko zrozumieć, bo później będzie mi łatwiej. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. Takie moje gadanie na początku z rana. Trzeba dobrze zacząć dzień. Ale jest ładna pogoda, Jula. Ślicznie. Dzięki. My już po pierwszym evencie, ten był nieco inny niż takie, wiecie, klasyczne eventy, dlatego że był to stand-up, który poruszał naprawdę bardzo ważny temat, więc też cieszę się, że miałam taką możliwość pojawić się z Julką właśnie na tego typu wydarzeniu. Teraz mamy kilka minut i jedziemy na kolejny event, bo jakoś tak się złożyło, że oba są dzisiaj. Evencie. Jestem tutaj z Olą. Hejka. I z Julką. Ale świeci słońce. Idziemy na ramen. Tak, idziemy właśnie na ramen. Ola nas zabiera. Ola nas zabiera na najlepszy ramen w Warszawie. Więc już nie mogę się doczekać, bo ramen chyba w swoim życiu jadłam tylko raz. I raz robiłaś też sobie ramen. Tak, tak.
Ja w ogóle bardzo lubię takie wszystkie zupki tajskie i też takie właśnie super. Chińskie. Ja właśnie poza ramenem sobie nie jem nic, jeżeli chodzi o zupy, nie przepadam. Mm-hmm. Ja też jestem w ogóle jeszcze, ja też, mogłoby dla mnie istnieć chyba, że zalewajka, nie wiem czy to znacie, mojej babci. Tak! Wiem, tak, taka, Boże, taka tak. Pomiana i takimi kluskami. Tak, ja wiem. Taki żurek, ale taki bardziej tak, dokładnie. Nie, no, uwielbiam to, jest ona jest pyszne. To chyba już nie należy stricte do zup, bo to jest chyba słodko, ale babcia kiedyś zawsze Julce robiła też zupę nic. No zupa nic to jest takie dziwne, ale ciekawe czy ktoś z was to jadł. Tak. Ale to mniej więcej jest taka zupa mleczna, to jest w sumie nawet nie da się tego nazwać. To jest coś takiego, że taki deser. U góry mleku są takie jakby jest takie pianki. Ścięte pianki z białka, jajka jakby. To jest tak dziwne. I to jest na bazie jakiejś tam wanili, coś takiego. Ja tego... Po pierwsze, I could never, jakby ja nie przepadam za takimi rzeczami. Druga sprawa, gdybym zjadła taką bombę na biału, to czuję, Jezu, że ja moja alergia by nie wytrzymała. A ja z kolei mam nietolerancję laktozy. No tak. Tak, to na lekach w ciągu dojadę. O nie, czy to jest kolejka na nasz ramen? Ale wiesz co, to chyba świadczy, że jest bardzo dobry. No, jeżeli będziecie w bawie, moi drodzy, to zapraszam na ulicę Piękną do Aligatora. Tak, zdam relację, czy potwierdzam to, co mówi Ola. Jest i ramen. Już nie mogę się doczekać, no wygląda przepięknie i w ogóle jak pachnie ładnie. No, sztos. Przepyszny i ogromna porcja. Tak, właśnie. Także próbuję. Smacznego. Serio, mega mi smakuje, naprawdę, jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jest już późne popołudnie. My z Julką się zabieramy do Lublina. Ale jest ciemno. Tak, idę do tyłu. Widziałyśmy się jeszcze z Wiką. Fajnie było na chwilę się spotkać, pogadać. Jutro do szkoły. Dzisiaj jest czwartek, ja wstałam sobie troszeczkę wcześniej, dlatego że mam tutaj kilka zadań z matematyki, które muszę sobie troszeczkę przećwiczyć i wzięłam sobie też zeszyt z drugiej klasy, gdzie mam wszystko, tak się cieszę, że robiłam notatki takie dobre. Dzisiaj mam na 10:00 do szkoły, więc uff, chociaż jeden taki dzień idzie troszeczkę później. Byłyśmy wczoraj na dwóch w sumie całkiem innych, odrębnych eventach, ale później też spotkałyśmy się z Olą, z Wiki, a dzisiaj od rana szkółka. Zapomniałam wam pokazać jeszcze tak z bliska bardziej paznokcie. Takie właśnie zrobiłam. Jest to baza z drobinkami. Stwierdziłam, że takie krótsze paznokcie dużo bardziej mi służą, więc nieco właśnie zmieniłyśmy długość. Końcówka tygodnia, piątek. Wczoraj coś mnie odcięło, że tak powiem kolokwialnie, dlatego że był czwartek, a ja tylko odzywałam się do was rano i później nagle, ale najwidoczniej nic ciekawego się nie działo. Pierwszy tydzień będziemy mieli zaliczony. W przyszłym prawdopodobnie nie będę miała takiego typowego szkolnego tygodnia, tylko jadę na taką przysłowiową zieloną szkołę. Zapowiada się no ciekawie, mam nadzieję, że wszystko sobie jakoś zorganizuję i będę mogła pojechać. A zobaczcie, w ogóle tutaj z tyłu na mojej kołdrze leży sobie Bella. Wczoraj tak samo sobie tutaj ze mną spała od godziny jakiejś 23 aż teraz do rana, więc urocza. I doceniam to bardzo, że właśnie Julka ją wzięła ze schroniska, ale każdego dnia jest mi tak brak księżniczki, która jednak była ze mną 16 lat. Zawsze gdzieś tam zostają te wspomnienia. Hi! No cześć! I zaczęła się szkoła, a ja automatycznie zaczęłam chodzić w okularach, dlatego że totalnie rano mi się nie chce tak jakoś bardziej ogarniać, robić makijażu, więc w szkole ja mam wrażenie, że wyglądałam całkiem inaczej niż później po szkole i szkoła to jest takie specyficzne miejsce, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja tam wyjątkowo wyglądam najgorzej. Wróciłam do domu i moja mama przygotowała
już czekał na mnie obiad i to jest tak słodkie, bo wiedziała, że wrócę późno dzisiaj aż do 16:30 i ja uwielbiam curry, więc dobrze o tym wiedziała i zrobiła właśnie. Uwielbiam.